Przykład. Dzięki tej tęsknocie pójdziesz dalej. Nie przestawaj tęsknić za tym, co chcesz. Jeżeli masz już w sobie plan, co ty chcesz, realizuj go krok po kroku, nie fanatycznie. Krok po kroku. Nawet jak się przewrócisz, wstanie iść od nowa. Dalej. I kiedyś przestaniesz się przewracać, bo zawsze my się potykamy o nasze własne myśli. Na zasadzie, to nie jest dla ciebie, ktoś ci powie. Ja kiedyś na wydawnictwa KOS przetłumaczyłem taką książkę, to było po niemiecku, tytuł książki był Der innere Schweinehund. Ktoś rozumie niemiecki tu? Wewnętrzny pies taki, który... Tak, Schweinehund. To jest... Świński pies. Tak, świński pies. To znaczy, że my mamy w sobie, w naszej świadomości, oni to później nazwali złośliwy gucio. I tak wydali tą książkę. Jak napiszesz, powiedzmy, wydawnictwo KOS, Romanach, gucio, to ci pokażę tą książkę. To jest książeczka. I to napisał jakiś psycholog niemiecki, bardzo ładnie to opisał, że każdy z nas ma w sobie taką niewidoczną istotę albo część naszej świadomości, która reaguje na takie impulsy z zewnątrz, na przykład. Już przed tobą byli mądrzejsi. Czyli zabierają energię, żeby człowiek nie poszedł swoją drogą. To ci się nie uda. To jakiś prorok, skąd ty wiesz, co mi się uda, co nie? Ja idę to robić, on mi mówi, to ci się nie uda. Szkoda czasu na to. To jest mój czas, ja to tworzę na to i dlatego to się uda, bo ja sobie stworzyłem czas. I krok po kroku tworzę, materializuję sobie w tym świecie to, co ja chcę. Albo nie materializuję, tworzę w sobie to, co ja chcę. Ja chcę być szczęśliwą istotą, bo taka jest wola mojego Ojca, który jest we mnie. Ja buduję coś tu w tej chwili. Moje honorarium to jest. Więc słuchajcie, na tym polega psychoterapia nie klasyczna. W klasycznej psychoterapii ja bym zaczął na pewno twoi rodzice, środowisko, żonki. Zawsze ktoś z zewnątrz będzie winny. Tylko nie ja, że ja nie myślę, ja jestem źródłem szczęścia. Dlaczego? Bo we mnie to źródło pulsuje i jest. Zawsze, stale, w tej chwili tak samo. Odpowiedziałam na twoje pytanie? Tak. Częściowo zafiksowałam się na szukaniu tego gucia. Wyślij do mnie, proszę, wyślij do mnie maila, ja ci to znajdę i wyślę ci link. Dobrze. Prosta sprawa. Dzięki. Jeszcze coś? Nie, nie, dziękuję. Jesteś szczęśliwa? Jest takie polskie przysłowie. Znane ci na pewno. Jak sobie pościelisz, tak się zadzwoń do mnie. I nie, przepraszam. Jak się śmieję. Nie wiem, kiedy podrywał, no, tylko tak brat ze siostrą, wiesz. Brat z siostrą. Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie. No, jako istoty świata rozwijamy się, to zwiększamy swoją świadomość. Jak mamy... W jaki sposób, żebyśmy później to, co mówiłeś, nie wracali w to koło karmy, znaczy w tą inkarnację, żeby z powrotem tutaj wychodzić, dojść do takiego poziomu świadomości, żebyśmy odchodząc do domu nie musieli z powrotem inkarnować, tak? Nie wiem, czy dobrze... Jeszcze, ja chcę zrozumieć, czy żeby się nie inkarnować? Tak, żeby właśnie to koło inkarnacji nie wracać już z powrotem. Nie przerabiać, tak? No bo tak jak wspominałeś, że inkarnuje się ta dusza z powrotem i jakby te same lekcje przerabiamy. Mamy tak jakby tą świadomość zwiększa, żebyśmy w jakiś sposób już, żeby z powrotem nie wracać, tak? Do tego, to właściwie już sobie odpowiedziałaś. Zwiększać. Każde pytanie niesie w sobie odpowiedź. To jest właśnie to, co powiedziałaś. Poszerzać sobie świadomość. Jeżeli ja... Słuchajcie, coś wam teraz tak
Jak mówią w Tel Awiwie, wpadł mi żeton. Znaczy, przypomniał sobie coś ważnego. Ja byłem kiedyś odwiedzić mojego syna, który mieszka w Tel Awiwie. Z Dorotką i ze swoim wnukiem. Ja przyjechałem tam zobaczyć, jak mi się żyje. I Robert pojechał do pracy, zostawił mi kilka czeków, wtedy czeki były jeszcze. I mówi mi, tata, jak będziesz jechał do Tel Awiwu, zatrzymaj się, jest bank, nowy bank, idź tam, oddaj to, żeby... I ja mówię, dobrze. I okazało się, że w tym czasie, kiedy mnie nie było w Izraelu, nie wiem, jak oni sobie dali radę ze mną. Powstał bank. Ten duży bank połykał małe banki, zrobił się jeszcze większym bankiem i zasugerował ludziom, że jak będziecie u nas nieść pieniądze i z innych banków przyniesiecie swoje pieniądze do tego banku, to będziecie szczęśliwsi niż do tej pory. Bo to zawsze banki tak reagują. I ludzie to zrobili, ten bank się stał bardzo ważnym bankiem. Ja pojechałem tam, wchodzę do tego banku i nagle coś zauważyłem. A tu jest napisane, Bank Fachot, Tel Awiw, coś, Izrael, te wszystkie rzeczy po hebrajsku, po arabsku i po angielsku. Klient, nasz pan. I pod tym jest złota położona ósemka. A pod spodem dużymi literami nasi klienci zawsze do nas wracają. Macie oczy, a nie widzicie, ludzie wchodzą, żeby oddać swoje pieniądze. Ludzie wychodzą, jeżeli podejmują jakieś pieniądze. Jak wychodzą, to już nie widzą tego napisu. Jak wchodzą, też go nie widzą. My nie widzimy, bo my wierzymy, że idziemy do banku. Ale tak naprawdę my tylko wierzymy, to się dzieje w naszej głowie. Jeżeli nie chcemy tu się wcielać z powrotem, to powinniśmy sobie zadać pytanie, dlaczego ja nie chcę się tu wcielać więcej? Ja czuję tu telepatycznie, wszyscy wiedzą, czemu nie chcą się wcielić. Ja się nie dziwię, ale tu jest bardzo intensywne szkolenie i tu można bardzo szybko się rozwijać dzięki temu, że żyjemy w hipnozie. Bo wszystko nam służy, hipnoza też tego świata. My żyjemy pewnym rytmem. Dzień, noc, wschód, zachód, dzień, noc, czyli światło, ciemno. Ten rytm powoduje to, że my żyjemy w hipnozie i my wierzymy, że tak trzeba żyć. Trzeba teraz siusiu, paciorek i spać, nie w odwrotnej kolejności. Na przykład idę spać, siusiałem się i paciorek. Nie, jesteśmy zaprogramowani. To najpierw. To czemu ja muszę iść teraz spać? Bo rano trzeba wstać do pracy. A mnie się nie chce. To ci wyłączą prąd. Co, kto może mi wyłączyć? Ci, że sobie wzięli takie prawo. Dobrze, to ja sobie postawię dynamo. To musisz mieć zezwolenie posiadać dynamo w tym kraju. Nawet James Bond miał licencję na zabijanie. Prawda? License to kill. To ja idę zastrzelić kogoś, to mi się nie powie. Nie możesz prywatnie. On tak, bo dostał licencję. Czyli jak ja bym chciał kogoś zabić, ja muszę wykupić licencję na zabijanie. W takim świecie żyjemy. Żeby dostać licencję, muszę należeć do wojska, do armii, do służb specjalnych. I po pewnym czasie mogę zabijać ludzi, bo jak coś ja wyciągnę z kieszeni, tak jak ten człowiek coś przyjrzy, coś mi pokazał i mówi, pokaż mi dowód. Ja mówię, nic ci nie pokażę, bo jestem wstydliwy, zostaw to. Jeżeli nie chcemy tu wracać, powinniśmy sobie zadać pytanie, dlaczego ja tu nie chcę wracać? No bo ja już mam dość, bo ja tu przeżyłem niemiłe rzeczy, bo to, co tu się dzieje, nie mogę tego wytrzymać. Ale myśmy po to się wcielili, żeby właśnie się tu wzmocnić. Bo przez to mruganie można bardzo szybko się rozwijać, bo to daje złudzenie, że czas mija. A tam, skąd myśmy przybyli, tam jest bezczasowość. W tych wymiarach, skąd my przychodzimy, nie jest planet, to nie są istotne planety, czy jest Wenus, czy Mars, to są jakieś bzdury.
Ważne jest, że my przychodzimy z, na przykład z wymiaru porządku. I tam są istoty, które są porządkiem, dlatego tam jest porządek. Z woli, to nie jest jakaś wola, żeby gnębić innych. Boską wolą żyją istoty i realizują to, co czują w sobie. Boska mądrość jest realizowana w życiu codziennym. To nie znaczy, że to są ludzie, to są istoty, ale mogą być też tacy ludzie. I jak my przychodzimy tu, to widzimy tutaj, że tu nie ma nic mądrego, tu nie ma porządku, tu nie ma boskiej woli, tu nie ma sprawiedliwości. I wtedy tracimy cierpliwość. Dlatego nie chcemy tu żyć, dlatego chcemy stąd uciec. To jest naturalny odruch ucieczki. Ale to jest tak zorganizowana ta szkoła, że tak łatwo nie można stąd uciec. Bo tylko na zasadzie równe do równego, na zasadzie magnetyzmu i na zasadzie rezonansu można stąd wyjść. Czyli światło do światła, a światło w ciemności świeci. Jak ja jestem ciemny, to we mnie światło świeci. Jak ja jestem jasny, nadal światło świeci. Bo ojciec nie zostawi swojego dziecka na pastwę losu. Los się nie pastwi. To my się pastwimy nad sobą. Jeżeli ja... Wiecie, jak się nazywa po łacinie cierpliwość? Pacjencja. To stracił cierpliwość, staje się pacjentem. Tak to wygląda. Bo stracił cierpliwość. Także nie na tym to polega, żeby się stąd wyrwać i uciec, bo wrócimy o niezmienionym stanie świadomości. My mamy najpierw zmienić sobie stan świadomości, później pomóc innym zmienić sobie świadomości i wtedy spokojnie możemy stąd odejść. Możemy przyspieszyć to. Wyjdę z ciała i co ja widzę, że zepsułem sobie mojego awatara. A w tym momencie poszerzyła mi się świadomość. Mogłem to rozwiązać tak, tak, tak i tak. No, ale teraz nie mogę rozwiązać, bo zepsułem sobie moją informację. To jedno jest pewne w takim momencie. Albo ja od razu chcę wrócić, czyli muszę polecieć do najbliższego szpitala i wedrzeć się do jakiegoś niemowlaka w inkubatorze. Albo po drugiej stronie, w nieskończoności, bez mrugania światła, przyjdą moi nauczyciele, moja rodzina duchowa, będą ze mną pracować i tam ja to wypracuję, bo to będzie bardzo długo trwało, z punktu widzenia ziemi. Nie słychać? Nie słychać? Przepraszam. Więc wracając do nieskończoności, w której żyjemy tam, coś wam opowiem, wracając do NRD. Jak mnie zamknięto na 2 lata na celi, albo w celi, zaślubowano mi też okno, żebym nie miał świeżego powietrza i żebym nie widział na przykład nieba, czy to specjalnie są blendy tak zwane, a z tej strony jest drut kolczasty, a nad tym jest kuloodporna, albo taka bardzo odporna szyba tej grubości, w której są też druty. Widzieliście może kiedyś takie szyby. Na celi jest ciemno i siedzi się w ciemności. Miesiąc, 2, 3, 4, 5. Od czasu do czasu w drzwiach jest tak zwana klapa. Klapę nagle ktoś otwiera z zewnątrz i pojawia się tam ręka, na przykład z miską, oczywiście aluminiową. W tej misce jest coś, co się nazywa po niemiecku fras, czyli żarcie. Tak? On mi to daje, ja mam to wziąć. Mam to wrzucić do swojego organizmu i odbrać później miskę. Nie wolno przy nim wyrzucić tego do właściwego miejsca. Czemu ja mam przez siebie to zrobić, jak mogę od razu to wyrzucić do toalety?
Nie wolno tego robić, dlatego, bo jak on zobaczy, że ja nie jem, to mnie wezmą do gumi raum, czyli do gumowego pomieszczenia, gdzie jest coś, co wygląda jak stół do masażu. Tam położą mnie i doustnie, dożylnie, dobytniczo, do ptasio, w jakikolwiek sposób doprowadzą do mojego organizmu to, co sobie życzą. W tym czasie przez głośnik będę słuchał nieustannie, dzień i noc, przemówień Erika Honeckera, który mnie gościł w tym kraju i był pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii